Siemanko, z tej strony Hodowcy Gór. Dzisiaj kolejny odcinek i kolejna nowina. Wtedy odcinek, co się nazywał kolejne kwoki, to jednak się okazało, że nie są to kwoki, ale znaczy wtedy nie były to kwoki. I od wczoraj wieczorem jest kwoka. Można pokazać tutaj. Tu jest nakrapiona kurka. Takie zakryta, bo podłożyliśmy je 11 jajek. Za tydzień będziemy się świetlać. Będzie być odcinek. Taką mają, taką ma. Taki. Jak to teraz wygląda? No tak wygląda, to jakiś pokój był, a nie kurnik. Wszystko. Tutaj zrobiliśmy nawet gniazdo. Takie skrzynki najmniejsze wzięliśmy, żeby się zmieściło tam. Teraz najgorzej, jak będzie kolejna kwoka i nie będziemy gniazda kłaść. Znaczy jak nie będzie potrzebne gniazdo, bo tam to jeszcze nie znosi jak. No. Ale tam nie chyba też zaczną, bo kogucze deptają już te dwie. Sprosz się nie siedzi, ale nakrapiona już. Od dzisiaj zaczęła rano. Od białej już słychać kurczaczki, jak tam piszczą, a przynajmniej jednego słyszałem dzisiaj. Możesz włączyć tę lampkę. No ładnie. Wiecie, taki długi vlog, chcieliśmy tylko poinformować. Podłożyliśmy wszystkie jakie mieliśmy, oprócz tych. Nakrapianej, bo są miksy, ja nie chcemy już mieć miksów. Nie wiem dlaczego, ale w tej białej mamy już jakieś przedłużone lęgi. No bo dzisiaj jest... Cały czas siedzi, więc... Bo dzisiaj jest 22 dzień i pół, bo dopiero wieczorem będzie 23. Bo tak mówią, że tak jest. Bo jakby na wieczorem nakładaliśmy jajka. Mam nadzieję, że jutro jak przyjdziemy rano, to już coś wam będzie z tymi jajkami. No. Porobione, nie wiemy o co chodzi, bo tamte co mieliśmy, wszystkie kurczaki to były przed terminem, to już są grubo po terminie. No ale też czasem może tak być, nie? Znaczy w sumie nie było, bo na razie dwa dni, ale to u nas tak nie było, ale jeszcze będziemy czekać, dopóki chce kura siedzieć, to będziemy czekać. No bo jak mówią, że jak kury chcą siedzieć jeszcze, to znaczy, że są kurczaki w jajku, bo jakby nie było w ogóle, to by sobie po prostu odsiadła i nic nie robiła. Teraz na grzędach będzie mało tych kurcze. Coraz mniej będzie, jak będzie teraz trzy koguty i trzy kurki rozsiedzieć na grzędzie. Tak długo ma zacznie jajka zacznie, bo tak to wszyscy. Mamy taką jakby, nie wiem, nowinę czy coś takiego, nie wiem. Na razie to nie jest potwierdzone, ale może zaczniemy hodować króliki. No. Ale to nie jest jeszcze potwierdzone, tak jak mówię. To jeszcze to jest jakiś plan na przyszłość, bo... Na początku byliśmy przeciwko hodowli królików, a czy przeciwko. Nie, że nie lubiliśmy jakby królików, tylko tak jakoś kury, no tak naszą pasją jakby było, a czy tak, taką pasją. I króliki, to, bo na live to od pomysłu od właśnie Baranka TV był, co się spytał nam ten o królikach. Pokazaliśmy klatkę i w sumie stwierdziliśmy, czemu nie. No i jutro będzie kolejna robota, bo musimy dać kurom piasek, bo jeszcze musimy dołożyć, bo mają mało. Sprzątać jeszcze chyba nie, bo mają... Może zobaczymy, może jutro sprzątam coś. Bo uniosek może sprzątnimy za tydzień, bo teraz jest tam tak dużo... Mają dużo, ale jeszcze... Niech albo trochę jak ociepli się, bo za czas wieje i nam to wszystko wieje, ten gnój. Musimy czekać na jakąś ładną pogodę. No bo dzisiaj jest ładnie, słońce świeci, ale wieje jak... Nie powiem co i... Kurka ładnie siedzi, tam miks akurat, bo miksy chcemy akurat do siedzenia i do jajek po prostu, do jedzenia, bo tak to już nie chcemy miksów, bo teraz, wiecie, prawdziwie trzeba, żeby później się zapisać na wystawy, bo trzeba się zapisać najpierw, żeby można wystawiać kury, bo może jakieś tam punkty jakieś na nasze by zdobyły te splash i te koguty. Znaczy jakbyśmy brali na wystawy, to nie wiem, kuparkę się bierze, bo tam nie ją wszystko można się, nawet więcej można się jeść. Bo jakby było można, to... Wydaje mi się, że to co byśmy brali, ten kogut kolor miksów, ten co mamy, biała kurka i splash, mi się wydaje, że to są takie trzy kandydat jeden. Czy ja bym wziął białego koguta z tym czarnym ogonem, bo on ma najładniejszy ogon i ma takie skrzydła, to jest takie... Kiedyś by było można jeździć, ale to tak bardziej... No a to będziemy starsi trochę. A czy to może tak za rok? No, ale też trzeba się zapisać tam do Polskiego Związku Hodowców i też trzeba zapisać tą hodowlę do tam czegoś tam, żeby była zapisana, bo nie mamy jeszcze. Jutro też może będzie vlog, zobaczymy. Wczoraj nie było.
Dziękujemy też za 53 subskrypcje. Teraz też będzie mniej trochę odcinków, bo też jest jakby coraz mniej co do nagrywania i... No, bo dzisiaj teraz kwokata. Bo jutro bez sensu trochę nagrać, jak będziemy dawać piasek, bo to jest też nudne trochę, ale może coś tam jakieś będzie, jak już damy po prostu. Tylko musimy patrzeć, żeby nie było żadnych ruchów, jak ostatnio. A czy możemy robić tak, jak nam Baranek tam pisał codzienne obowiązki, ale to zobaczymy jeszcze. No. Jeszcze to jest wszystko do ogarnięcia, jakby to jest dopiero nasz początek jakby na YouTubie. Znaczy, może już nie aż taki początek, bo już mamy tam 40 filmów. 43 tak będą. Ale jeszcze było niepowiedzianie. No, coś 50 nawet może być. Nie, 50. Nie, no, 45, 6. No, bo było wspomnienie z ten z lata tam było. No, opis rasy szału było. Opis rasy szału było. No, 4 to dodatkowe 4 odcinki, 41 vlogów to jest. I coś tam jeszcze było. 45. Ale na pewno coś tam było, tylko nie pamiętam już co trochę. I też teraz trochę nie zaniedbaliśmy Instagrama, ale. Wszystko na ten Instagram jakby będzie wracało, tylko nie na ten moment, bo jakby, jak to powiedzieć, znaczy na razie po prostu zajmujemy się YouTube'em i Instagram wróci, ale to za miesiąc jakoś. No. I bo też będziemy robić takie specjale, co, jak będziecie wbijać nam na Instagramie tam jakieś followki czy coś, jak na przykład specjal na jakieś 50 followków czy coś, może być też jakieś Q&A czy coś takiego, bo Q&A nam się fajnie nagrywa. A też może live'y wrócą, ale też tak może za miesiąc, bo na razie nie chcemy tak live'ów robić. Nie? Bo na razie tak. Ogólnie to jest sprawa, że jak jest ten cały koronawirus, tam wszystko, to też nie siedzimy jakoś bardzo długo na dworze, więc jakby zaniedbujemy obowiązki YouTube i Instagram. Ale to jest, jak mówię, wszystko do nadrobienia, za miesiąc już będzie tak na stałe wszystko. Jest parę zdjęć na Instagramie i jak będziecie followować, dzisiaj wejdę i ten... Bo jest chyba 28 followersów, a 30 coś takiego widziałem. Tylko no. Nie wiadomo, czy, bo niektórzy followują, nawet nie widzą, bo ja jeszcze tam Angliki, jakieś te. Znaczy to jest... Znaczy u nas jest zasada follow za follow i... A tutaj... Tutaj tam kurczaki coś zaczynają piszczeć, ale nie chcemy pokazywać, bo nie chcemy też grzebać, żeby nic już nie robić. No. Bo wczoraj ostatni raz prześwietlaliśmy, chcieliśmy zobaczyć, co tam się dzieje, żeby zobaczyć, czy nie obumarły, bo jak obumarły, to bez sensu zostawić jej te jajka. Ale prześwietlaliśmy, coś tam było widać, tę komorę powietrzną. Znaczy parę prześwietlaliśmy, żeby tak nie jak wkurzać kurki też trochę, bo to już... No i też kurczaku nie przeszkadzać w razie. O tej kurce może dzisiaj prześwietlimy, bo ona ma jeszcze 3 dni do wylęgu, bo w środę powinna mieć lęk, ale też mam nadzieję, że się nie przedłuży, tak jak tej, o 2 dni, albo o ile, bo nie wiadomo, też kiedy kiedyś mieliśmy też taką sytuację w ogóle, że kurka nie miała dziobu w jajku i później na kolejny dzień już miała, tylko że wtedy niestety tam coś z babcią gadaliśmy i ona powiedziała, że trzeba trochę jej obskrupać to jajko i obskrupa lekko to jajko i niestety kurczak wykluł się i zdechł. No bo było trzeba i tak obskrupać, bo sam nie wyszedł, bo nie miał dzioba. A też mam pomysł na miniaturkę, jak zrobić tutaj. Bo zaczęliśmy robić miniaturkę. No to chyba będzie koniec, bo już. Tu też, jak możecie zauważyć, są zamienione. Czarna kurka jest teraz tam, a biała jest tutaj. Ta czarna jak zawsze przychodzę rano, to ona siedzi cały czas, jak przyjdę, nie chodzi po jajkach. A ta biała wstaje z gniazda. No i biała już, jak zawsze przychodzę, to ona już tutaj już chodzi za tą, przed tą klatką, za gniazdem. I zawsze patrzę, żeby nic nie zrobiła kurczaka, bo jakby były kurczaki, by łaziła, to by musiał pilnować, by nic nie stało. Też chcemy już te kurczaki, bo nie możemy się doczekać, bo my lubimy takie, my lubimy kurczaczki. A też więc... możemy zaraz pokazać wniosek jajka, bo widzimy, że jest dużo, więc może teraz pokażemy, by ci chyba Pokażemy wam jeszcze, ile kaczka ma jajek. No, a też te jajka teraz, nie mamy żadnej jajka od szabu. A tutaj są od kaczki.
Tutaj są odkaczki. I ile ma? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 ma. 14? Nie wiem, czekaj. 4, 5, 6, 7. 14. No, 14, źle powiedzieć. Musimy jej niedługo odnowić te gniazdo, bo już trochę kury nasrały. Tutaj też szabomiksy. Ostatnio przynajmniej jakiś chłop pisał, tak młodszy ode mnie może, w wieku drugiego hodowcy. To ten... Musimy mówić po imieniu, bo już mówiliśmy. No, Grzegorz. To mi pisał, czy są aktualne te koguty. A ja mu napisałem, że są aktualne i on pisał, że mieszka tam gdzieś tam w Wielkopolsce i się pytał, czy zaczyna się złoty, by mógł sprzedać. Ja mu napisałem, może zaczyna się, ci sprzedał, ale te... Musiał pogadać z kuzynem, ale dzisiaj mi napisał, że mu rodzice nie pozwolili, więc jednak nie kupi. Bo mi pisał, że się spyta rodzicom i mi napisze. Tu jest... Zaczyna się, byśmy mogli... No, musimy się pozbyć, ale on chciał tylko jednego, ale największego. No, ten albo... Ten jest największy, ten, bo stary jednak nie idzie na sprzedaż, bo tam widzieliśmy, że ma świeżba czy coś. Musimy tam opryskać im olejem, żeby wyzdrowiały. Tutaj są 3, 4, 2 i tu 6. Jedno jest od szabu, bo tutaj włożyłem. To jest, czyli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. I musimy coś popatrzeć na ogrodzie, bo tam kury też. A no właśnie, musimy zobaczyć w grillu, bo widziałem, że w grillu siedzi akura i w krzakach. No to chyba będzie już koniec, nie? Mhm. To cześć.